38-letni mężczyzna, który we wrześniu 2022 roku spowodował wypadek przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku, odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej żony. Rybnicka prokuratura rejonowa przesłała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Śledczy twierdzą, że mężczyzna celowo doprowadził do czołowego zderzenia z ciężarówką, bo chciał zabić swoją żonę. Na chwilę przed zderzeniem miało dojść między małżonkami do kłótni, a w tle była inna sprawa sądowa prowadzona przeciwko mężczyźnie. Już po wyjściu z samochodu pokrzywdzona przekazywała świadkom, iż jej zdaniem mąż doprowadził celowo do tego zdarzenia. Dlatego też prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa żony. Z uwagi na to, iż tak jak wynikało z naszych ustaleń, doprowadził celowo do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym. Później, na późniejszym etapie śledztwa okazało się, iż poduszka od strony pasażera była wyłączona, oskarżony użytkował samochód, mając włączoną poduszkę pasażera, natomiast jego poduszka była sprawna. 38-latek w prokuraturze składał wyjaśnienia, jednak nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wskazywał również, że nie chciał zabić żony. Jak przekazuje prokuratura, w sierpniu 2022 roku ten sam kierowca miał doprowadzić do innego wypadku, również w Rybniku. Potrącił wtedy motocyklistę. Te sprawy zostały w śledztwie połączone. Obecnie 38-latek przebywa w areszcie. Jeszcze w tym roku mieszkańcy południowych dzielnic Katowic zyskają dodatkowe kolejowe połączenie z centrum miasta. Trwa już budowa nowych przystanków wzdłuż linii kolejowej nr 142 od kilkunastu lat wyłączonej z ruchu pasażerskiego. Dzięki nowo powstającym przystankom możliwy będzie w miarę szybki dojazd z Ochojca, Murcek, Kostuchny i Podlesia do centrum Katowic i Tychów. Wybudowane zostaną cztery przystanki kolejowe wyposażone w wiaty, ławki, oświetlenie, dobrą orientację w podróży ułatwią gabloty z rozkładem jazdy i tablice informacyjne. Przystanki będą dostosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Będą wybudowane pochylnie i ścieżki naprowadzające. Budowa czterech nowych przystanków kolejowych możliwa jest dzięki rządowemu dofinansowaniu w ramach tzw. programu przystankowego, którego celem jest zwiększenie dostępu do kolei. Łączny koszt inwestycji to ponad 9 milionów złotych. My szczeliliśmy się w tym doskonałym czasie, czyli zaczęliśmy rozmawiać przed tym, jak te programy powstały i w momencie, kiedy byliśmy po tych dyskusjach, kiedy żeśmy stwierdzili, że powrót tej linii jest potrzebny, pojawiły się programy rządowe, do których miasto Katowice aplikowało, dzięki którym były również robione konsultacje społeczne tutaj na terenie południowych dzielnic Katowic. Te konsultacje wyszły bardzo dobrze. Mieszkańcy wypowiedzieli się, że potrzebują i chcą powrotu tej linii osobowej na tym odcinku. Żeby prace mogły ruszyć, konieczna była deklaracja regionalnego przewoźnika, że będzie te przystanki obsługiwał. Koleje Śląskie w przyszłości mają realizować dodatkowe kursy na linii 142. To z kolei będzie wiązało się z rozbudową siatki połączeń, jednak na szczegółowe informacje trzeba jeszcze poczekać. Inwestujemy w tabor, będzie duże zwiększenie naszego taboru, więc jesteśmy gotowi do rozwoju siatki połączeń. To się będzie działo. Czy będzie to określony przystanek? To zależy od kilku czynników. Kwestie formalno-prawne muszą być dopełnione. Musi być realne zainteresowanie podróżnych, czyli ten zbiorowy interes podróżnych musi być wypełniony. Są chętni? Oczywiście, że kursujemy. Ale czy dokładnie ten przystanek o określonej godzinie i dacie zostanie wprowadzony do obsługi, to się cały czas dzieje, cały czas ustala. Jeżeli wszystkie prace będą realizowane zgodnie z planem, na nowych przystankach pociągi zatrzymają się jeszcze w tym roku. Niezobowiązująco mówi się o grudniu. Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 realizowany będzie równolegle z programem Kolej Plus, który zakłada budowę dwóch wiaduktów kolejowych i jednego drogowego na południu Katowic, a także tzw. mijankę w Murckach. Trwa przetarg na projekt, a same prace budowlane mają potrwać do 2028 roku. Tychy dołączają do miast, które będą finansować zabiegi in vitro. Starania o wprowadzenie programu podejmowane były już w 2016 roku, ale udało się dopiero teraz. Dzisiaj mamy finał tej sprawy, czyli podpisaliśmy umowę na realizację programu. Więc z tego się bardzo cieszymy. W międzyczasie, i to chciałem podkreślić, bardzo zmieniło się nastawienie do tej sprawy. Wydaje mi się, że w tej chwili bardziej postrzegamy ten
ten problem w kategoriach społecznych i medycznych, a mniej w ideologicznych. W Tychach problem bezpłodności dotyczy około 4,5 tysiąca par, z czego dla 2% jedyną drogą do posiadania dzieci jest zapłodnienie in vitro. Nowy program zakłada jednorazowe dofinansowanie całej procedury do 10 tysięcy złotych. Mogą z niego korzystać przede wszystkim pary mieszkające w naszym mieście, ale też rozliczające podatek PIT właśnie w Tychach. Oczywiście jest jeszcze szereg innych obostrzeń czy wymagań, które należy spełnić, między innymi wiek kobiety. Ten musi mieścić się w przedziale od 25 do 42 lat. O ile o tym, czy dana para zostanie wstępnie zakwalifikowana, decyduje kolejność zgłoszeń, to już o tym, czy będzie mogła wziąć udział w samej procedurze, zdecydują specjaliści z ośrodka, który wygrał przetarg na realizację zapłodnień in vitro w Tychach. Potem parę czeka już tylko walka o skuteczne zapłodnienie. Ogromne szczęście, ale też ogromny niepokój i trwoga o utrzymanie ciąży, o donoszenie tej ciąży. Emocje są niesamowite, pacjenci są związani z nami bardzo. Programy dofinansowań zapłodnień in vitro są realizowane również w innych miastach, w tym m.in. po raz drugi w Mysłowicach. W poprzednim roku z pierwszej edycji programu skorzystało 30 par, z czego 8 aktualnie czeka na narodziny dzieci. Cieszymy się, że możemy pomóc w takim trudnym przypadku jak niepłodność. Także w tym roku też realizujemy, kwota się zwiększyła, bo w zeszłym roku było to 360 tysięcy, w tym roku 400 tysięcy, także myślimy, że dotrzemy do jak największej ilości par i zachęcamy do tego, żeby się zapoznać z programem. W Sosnowcu program dofinansowań in vitro jest realizowany już od 8 lat. Do tej pory dzięki finansowej pomocy miasta urodziło się 40 dzieci. My się już szykujemy do kolejnej edycji in vitro, bowiem ta, która w tym roku została uruchomiona, tu już mieszkańcy zgłaszali się bezpośrednio do kliniki, te wszystkie miejsca na tą chwilę są wyczerpane, ale jest też szeroka lista rezerwowych. Program in vitro w Tychach będzie działał do 2025 roku. W tym czasie na jego realizację miasto przeznaczy łącznie 750 tysięcy złotych. O tym, co można zrobić, żeby na osiedlu żyło się bardziej komfortowo, wiedzą najlepiej jego mieszkańcy. W Dąbrowie na swoje pomysły dostaną pieniądze. Tam te drogi, żeby porobili. No bo tam jest, tam się nie da. To tak samo droga, tak jak tu jeżdża, to samo jeżdża. Plac zabaw. O, bo tak to jest ładnie. Chodniki przed wejściem do sklepu i chodniki są rozwalone przede wszystkim. Właśnie tego typu pomysły na naprawy czy małe inwestycje mogą zgłaszać mieszkańcy Dąbrowy Górniczej w ramach 9. edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Do dyspozycji jest 7 milionów złotych podzielone na 36 osiedli proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców. Zanim mieszkańcy złożą wnioski, zwykle najpierw spotykają się i rozmawiają. Tu jest najważniejsza dyskusja. Nawet jeżeli nie mamy tych wniosków złożonych na przykład przez jakąś większą liczbę mieszkańców, to na takie spotkania rzeczywiście przychodzą grupy zainteresowanych aktywistów i tutaj właśnie w tej grupie rozmawiamy, ustalamy te priorytety. Dąbrowski budżet partycypacyjny jest przeznaczony na małe inwestycje, co nie zmienia faktu, że realizację większych pomysłów można rozbić w czasie. To jest też często taka szansa, żeby zacząć coś i potem kontynuować w roku następnym, robić to w dwóch etapach czy w trzech, lub ewentualnie, i takie przypadki też się zdarzają, że miasto wkracza z dodatkiem do jakiejś inwestycji. Nabór wniosków rozpoczął się w środę i potrwa do 28 kwietnia. W Dąbrowskim budżecie partycypacyjnym nie ma głosowania. O tym, które pomysły zostaną zrealizowane, mieszkańcy decydują podczas spotkań w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Już tę sobotę na deskach Teatru Zagłębia odbędzie się premiera farsy Kto puka? To historia o pozornie typowych ludziach, którzy chcą ukryć przed światem swoje skrywane w sypialni sekrety. Ludzie zwykli żyć podwójnym życiem, czyli takim oficjalnym i nieoficjalnym. Jakoś tam w spektaklu napisałem trochę bardziej zgrabnie o tym, właśnie jest takie zdanie na ten temat. Czyli o tym, o czym bardzo często są farsy, o tym, że ukrywamy pewne rzeczy przed światem i wydaje nam się, że nikt o tym nie wie, i przychodzi taki moment, kiedy nagle wszystko wychodzi na jaw. Zazwyczaj dotyczy to farsa kwestii obyczajowych i tak jest też tutaj. Prześmiewcze spojrzenie na hipokryzję oraz zakłamanie wobec siebie i własnych potrzeb ukazane jest poprzez splot zabawnych sytuacji. W rolach głównych występują Michał Bałaga, Tomasz Kocuj, Piotr Zawadzki i Mirosława Żak. Moja bohaterka ma wiele tajemnic, ale tajemnice również są wokół niej. Ponieważ w tej sztuce każdy ma jakąś tajemnicę i moją tajemnicą jest to, że po prostu spotykam się nie z moim mężem w mieszkaniu,
Teatr Zagłębia po raz pierwszy od kilku lat postanowił pokazać na scenie farsę. Żyjemy w takich czasach, że ta farsa jest po prostu potrzebna, bo ta rzeczywistość, która nas ciągle zaskakuje i niestety bardzo często rzeczami, które nie są przyjemne, trzeba w jakiś sposób odreagować. I farsa chyba jest dobrym materiałem na to, żeby to zrobić. Premiera spektaklu zaplanowana została na 15 kwietnia. Sztuka ma być grana do połowy czerwca.